Czy wyobrażaliście sobie kiedyś, że wasze dzieci będą chodzić do szkoły, która nie ma fizycznych ścian, a edukacja będzie odbywać się całkowicie online? Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ moja córka zdała egzamin z drugiej klasy w takiej szkole, szkole w chmurze. Zobaczcie, jak to wygląda. Witajcie na kanale M. Majerski. Dzisiaj mam dla was coś specjalnego. Opowiem o edukacji, która odbywa się całkowicie online. Pokażę wam, jak wygląda zwykły dzień ucznia w takiej szkole, w szkole w chmurze. Opowiem wam o plusach i minusach takiego nauczania oraz jak Emma radzi sobie z taką nową rzeczywistością. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda taka edukacja online, koniecznie zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i chodźcie zobaczyć, jak wygląda taka edukacja. Dzisiaj kolejny wielki dzień. Kolejny egzamin. Emma, z czego zdajesz? Z angielskiego. Jesteś przygotowana? Tutaj ściągi, no nie ściągi, tylko prace przygotowane na egzamin, tam pisemny, tutaj cała makieta z różnymi przedmiotami, które znajdują się w domu i już tutaj czekamy na swoje imię i nazwisko. Zaraz. Jest to konieczne, by uzyskać obecność na tej części egzaminu. Zmienimy zaraz. Tu zaraz Dora się zmieni na Emmę i za dokładnie 15 minut zaczynamy. Życzcie w komentarzach Emmie powodzenia. Szkoła w chmurze, 140 osób na egzaminie z języka angielskiego. Wow, sporo. Poniedziałek, 8 rano. Drugoklasistka szkoły w chmurze wstała o 8 i najpierw zaczyna od treningu. Droga pani, a co pani ma tam w tej reklamówce z HM-u? Książki. W końcu po treningu, po basenie, po śniadaniu, o 11:30 otwieramy książki, tak? Teraz będziesz siedzieć do 17 albo 18, zanim to skończysz, czy szybko ci to pójdzie? Mam nadzieję, że szybko. Ja też mam nadzieję, że szybko, ale zobaczymy do której. Poniedziałki ciężkie, jak widać. Czy ty, drugoklasistko, zrobiłaś dzisiaj już wszystkie książki, że ty się gdzieś wybierasz? Tu zrobione. Zrobione. Zrobione? Dobra, co to jest? Druga książka. Jeszcze coś? Trzecią książkę i coś jeszcze? Czwartą. Czwartą? Tak. Co jeszcze pisałeś za życie? Jakieś zadania? Tak. A co innego mogłam pisać za życie? Tu. Która jest godzina? 14:30. Powiem ci, że nawet dzisiaj ci jakoś szybko poszły te książki. Dobra, czas na przerwę. Wracamy. I tabliczka mnożenia ci jeszcze czeka. Nie. Tak. Nie. Mhm. Skąd wezmę tabliczkę mnożenia? Jest w zeszycie. Napiszę ci. No, mama ci napisze. Zaraz na pamięć. Już? No. Już po wszystkim? Ile ci to zajęło? 7 minut. Wow. Dobra, teraz trzeba zdjęcia zrobić. Teraz co? Teraz ustne za chwilę, co? Nie za chwilę, za 39 minut. Wow, to co ty będziesz robić teraz przez te 40 minut? Stresować. Dobrze, że wszystko masz przygotowane. Wtorek, 8 rano, drugoklasistka właśnie świeżo, pół godziny po obudzeniu, już gotowa na wyjście na trening, po treningu śniadanie i książeczki. Godzina 13, w końcu Emma wystartowała z książkami po krokach, po śniadaniu, po obiedzie, po wszystkim. Dzisiaj drugi raz w tym tygodniu, druga zmiana, ale jutro już zaczyna od samego rana, co nie? Bo już jutro nie idziesz z nami na kroki, to już jutro od rana będziesz mogła zabrać się z pokoju za książki. Skończyłam. Która? 15, 20 już po wszystkim? No. Szybciutko. Dwie godziny. 5 książek. 5 książek w 2 godziny, no ale bez przerwy. Tylko same książki to nie cała szkoła, co nie? Co teraz jeszcze do obrobienia? Nauczyć się tabliczki mnożenia do 100 i jeszcze iloczyny, ilorazy, wyniki, różnice i takie różne rzeczy, tak? Do zrobienia. Także jeszcze chwila nauki ci została. Po skończonej szkole przez Emmę i po skończonej naszej pracy możemy się zrelaksować teraz w basenie. Emma już siedzi. Ciepła? Zadowolona? Wezmę, już idę. Tak, słuchaj, no świetnie, świetnie sobie radzisz w tym angielskim. Na pewno korzystasz, co? Z tej wiedzy, którą masz.
będąc za granicą, tak? Tak. Masz możliwość? A w sklepie można porozmawiać po angielsku? Tak. Aha, no to fajnie. Egzamin oczywiście zaliczony na 100 i albo nawet na 200%, także super sobie radzisz już w tak młodym wieku, pięknie. Życzę Ci wspaniałych wakacji i wesołych świąt w takim razie. Czy zostajesz na święta w Tajlandii? Tak. Także ja Ci bardzo dziękuję, bo bardzo miło było się z Tobą spotkać. Dziękuję. I do zobaczenia może kiedyś. Do zobaczenia. Do widzenia. Trzy kawki zostało. Ale to było trudne. Oh my god, najgorsze to była ta zacinka. Szczęśliwa. Ale w ogóle makiety nie pokazałaś, ani nic nie powiedziałam. Właśnie. Cała praca poszła na marne. Ale nie poszła w błoto, bo przynajmniej się nauczyłaś. Zrobiłaś. No to jak? Zadała Ci kilka tych pytań, tak, co miałaś. Tak, ale powiedziała potem już jakieś inne. No właśnie, dlatego ja Ci mówiłem wcześniej, że masz się też nauczyć wszystkiego, nie tylko dokładnie... No ja się nauczyłam wszystkiego. No to dobrze. Tylko Ci mówiłem, że Pani też może jeszcze zadać jakieś dodatkowe pytania, a Ty się złościłaś, że nie, dodatkowych nie będzie, albo coś tam, albo po co. No, perfekcyjnie. Dwa egzaminy poszły dzisiaj, ustny i pisemny. Możemy jechać na lody. Doktor Dorota. Ja muszę sprawdzić, czy to wszystko jest odhaczone. To wszystko, ja nie tak mocno. Chcesz coś jeszcze... Maciej, wszystko nagrywa, weź ty i no nie da się go przytulać. Chcesz coś jeszcze powiedzieć na zakończenie twoich egzaminów i szkoły? Ty zakończyłaś dzisiaj drugą klasę. Człowieku, zdałaś drugą klasę. Skończyłaś drugą klasę. Ostatnio zdałaś egzamin z polskiego, tak? Czy z czego to było? Ogólny taki? Z wiedzy ogólnej. A dzisiaj zaliczyłaś z angielskiego i jesteś już... W trzeciej klasie jest jeszcze grudzień, a ty już masz zaliczoną szkołę. Dzięki szkole w chmurze. Dzięki szkole w chmurze jesteś już w trzeciej klasie. Masz 8 lat. Dobra już! Ósma rano, środa. To jest mój. To jest mój. 8 rano w środę. Człowieku, ty jeszcze nigdy tak wcześniej nie wstałaś i nie szłaś do basenu. Bo mnie obudziłeś, no to będę spała w basenie. Mhm, spała w basenie, no? Na pewno. Próbuję sobie zasnąć. Ale to zimne. No, jak zawsze gorące, to teraz zimne. A która jest na serio godzina? Za 3:08. Aha, chodź. Ale jest środa. No wiem. Kiedy książki? Bez odpowiedzi. Idę. Okej, wystarczy na dzisiaj basenu. Emi w końcu dzisiaj w środę o 9:00 zaczyna sobie w końcu przerabiać materiał i robić książki, a ja tylko chcę się podzielić tutaj swoim wynikiem dzisiejszym, pobitym rekordem, ponieważ przepłynąłem dzisiaj 1000 metrów, czyli 1 km w basenie w 57 minut ze średnią prędkością 5 minut 43 sekundy na 100 metrów. Spaliłem przy tym 540 kalorii samym pływaniem, a łącznie przez ten cały czas, który tutaj pływałem, spaliłem 643 kalorie, czyli bardzo dużo. 20 grudzień 2023, Tajlandia. Dajcie koniecznie w komentarzach znać, jeśli macie swoje jakieś rekordy, to jakie długości najdłuższe w swoim życiu przepłynęliście na raz i jakie mieliście czas, jaki czas średni na 100 metrów. A teraz wracamy do Emmy szkoły. Biuro, w którym pracuje mama Grzesia, znajduje się na 7 piętrze. Pan Tadeusz pracuje na 10 piętrze. Zjechał do restauracji na obiad, 5 pięter niżej. Będziemy dzisiaj rozmawiać o nowoczesnej edukacji. Emma opowie nam, jak wygląda jej codzienny dzień w szkole, która istnieje w wirtualnej przestrzeni. Zadamy Emmie szereg pytań od tego, jak wyglądają jej lekcje, czy ma ulubionego nauczyciela, a nawet jak radzi sobie z egzaminami w tej nietypowej szkole. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda edukacja przyszłości, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i dajcie łapkę w górę. A jeśli macie własne pytania do Emmy, zostawcie je w komentarzach. Pamiętajmy, że im więcej łapek w górę pod tym filmem, im więcej komentarzy i udostępnień tego filmu, pomoże rozpromować naszą szkołę w chmurze na całym świecie, a dzięki temu wszyscy na tym skorzystamy. Jako rodzic początkowo miałem wiele wątpliwości co do koncepcji szkoły w chmurze, ale dziś Emma pokaże nam, jak to naprawdę wygląda od środka. Okej, to po tym krótkim wstępie możemy rozpocząć nasz wywiad z Emmą Majerską, która jest uczniem drugiej klasy szkoły w chmurze. Emma, pierwsze pytanie do Ciebie.
Jak wygląda twój dzień w szkole w chmurze? Czy musisz wstawać rano, żeby zdążyć na lekcję? Codziennie rano o 7 musisz szybko biec na autobus? Nie muszę wstawać o jakiejś podanej godzinie. Mogę sobie nawet wstać o 10, byle żeby wstać i zrobić zadania, które mam przygotowane do szkoły. Czyli fajnie, bo nie musisz się spieszyć, nie musi cię mama rano tak całkiem budzić o 6, żeby wstać, tylko po prostu jak wstaniesz o 10 minut później, to nie ma czegoś takiego, tak, że nie zdążysz na lekcję i będziesz... Że nie dostanę czerwonej kartki spóźnialska. No właśnie. A, no to fajnie, okej. Okay. To w takim razie, czy masz takie normalne lekcje, które trwają po 45 minut jak w szkole, czy jakoś inaczej to u ciebie wygląda? W ogóle masz lekcje, nie masz lekcji, czy jak? Nie mam czegoś, że mam jakieś lekcje, które właśnie trwają po 45 minut, tylko to po prostu zależy ode mnie, ile czasu spędzę na robieniu tych zadań i to nie jest tak, że mam 45 minut się wszystkiego uczyć, przykład, no, tak? Tylko na przykład mam tam parę, na przykład polski, matematyka, no to na przykład mam tak, że mogę sobie te 45 minut zrobić sobie już dwie książki, na przykład z matematyki i z ortografii, to zależy ode mnie, ile czasu będę robić tam na przykład właśnie to zadanie i po prostu mogę sobie to robić nawet, nie wiem, 5 godzin. To zależy ode mnie, ile po prostu będę robić tych książek. Czyli nie masz takich sztywno ustalonych ram, że teraz robisz polski, teraz matematykę, tylko możesz sobie to coś zamieniać i robić to jak... Tak, na przykład nie ma tak, że o 9 matematyka, o 10 polski, tylko mogę sobie na przykład właśnie o 9 zrobić ten polski, potem po 10 zrobić matematykę. A czy spotykasz się jakoś z nauczycielami? Masz jakieś takie lekcje, nawet jakieś takie luźne, ale czy macie jakieś spotkania, jakieś może Zoomy, może jakieś... nie wiem, czy macie jakiś kontakt po prostu, czy ty masz dzieci, kontakt mają z nauczycielami, jakiś sposób się uczą? Są takie Zoomy, które po prostu jestem na Zoomie i tam jest nauczyciel i na przykład jest tam do 50 osób i są tam osoby z klas od 1 do 3. To nie są takie właśnie jakby, że to jest o matematyce, tylko na przykład jest właśnie o coś o rysowaniu, jakieś jest też angielski, takie przygotowanie. Czyli taka wiedza ogólna, tak? Jest tak, takie wiedza ogólna i nie trzeba na nich być. A właśnie, bo chciałem zapytać, czy one są obowiązkowe o jakichś tam, nie wiem, godzinach takich, że wszyscy uczniowie muszą przyjść na te Zoomy? Nie. Jest tak, że mam Zoom, powiedzmy